poniedziałek 14 stycznia w godzinach południowych doszło do wielkiego pożaru supermarketu Lidl przy ulicy Zagadłowicza w Wadowicach. Budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Pozytywna wiadomość to taka, że nikt nie został poszkodowany. A stało się to głównie dzięki sprawnie przeprowadzonej ewakuacji przez pracowników i klientów sklepu jeszcze przed przybyciem pierwszych strażaków. Należy dodać, że w płonącym budynku było 8 pracowników sklepu i około 30 klientów. Straty materialne są jednak ogromne. W wadowickim magistracie podsumowano akcję ratowniczo-gaśniczą przeprowadzoną podczas tego największego pożaru w Wadowicach w ostatnich latach. Panie brygadierze, zastępca dowódcy JDRG, starszy kapitan Kowalski, melduje strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki współdziałające do podsumowania akcji ratowniczo-gaśniczej. Dziękuję bardzo, proszę dać proszę. Rozkaz. Panie, panowie oficerowie. Witam serdecznie na odprawie podsumowującej akcję, którą mieliśmy do czynienia w poniedziałek. W poniedziałek chodzi o ogłoszenie pożaru sklepu wielkopowierzchniowego w Wadowicach. Chciałem serdecznie przywitać wszystkich gości, zaczynając oczywiście od pana komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, naszego brygadiera pana Pawła Cejmiej. Witam serdecznie. Panie komendancie. Witam serdecznie komendanta podwodnego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, pana młodszego brygadiera Pawła Kwarciaka. Witam serdecznie komendanta powiatowego policji w Wadowicach, inspektora Włodzimierza Bożechę. Witam serdecznie wszystkich druhów ochotników z OSP, które uczestniczyło w tej akcji. Witamy grupę poszukiwawczo-ratowniczą SKENT. Witamy serdecznie kierowników wydziałów kierowników wydziałów zarządzania kryzysowego zarówno gminy Wadowice, jak i powiatu wadowickiego. Witam serdecznie media, wszystkich gości. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, myślę, że to wszyscy tutaj dzisiejsi zaproszeni goście, będziemy to mówić wspólnym głosem, chciałem potwierdzić wielką fachowość wszystkich służb, które uczestniczyły w gaszeniu tego pożaru, które uczestniczyły i koordynację na najwyższym poziomie. Myślę, że teraz oddamy głos panu komendantowi, który w kilku słowach streścił nam przebieg tej akcji, zwrócił uwagę na najważniejsze elementy, na to, co ewentualne rzeczy do poprawienia w tej akcji. Panie komendancie, oddaję głos. W dniu 14 stycznia 2019 roku mieliśmy do czynienia z pożarem budynku sklepu samoobsługowego w Wadowicach przy ulicy Zagadłowicza 23, gdzie pierwsze zastępy Straży Pożarnej dotarły już po 5 minutach na miejsce zdarzenia. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Paweł Kwarciak. W pierwszym rzucie zostały zadysponowane siły i środki JDRG Wadowice i tu ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, dwa średnie, autodrabina, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, pan kapitan, starszy kapitan Kowalski, był pierwszym dowódcą, który dowodził w tej akcji, a także dwie ochotnicze straże pożarne, OSP Jaroszowice ciężkim samochodem gaśniczym i OSP Wadowice również swoim samochodem. W drugim rzucie, kiedy już był pierwszy meldunek, po dotarciu sił i środków na miejsce zdarzenia, jaka jest sytuacja, pan kapitan Kowalski objął kierowanie i zażądał dodatkowych sił i środków. Wtedy już mieliśmy w miarę obraz tego zdarzenia. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Zadysponowano kolejne siły i środki. Tutaj pojazdy z gminy Wadowice, OSP Klecza, Hocznia, Wysoka, także spoza gminy, Koziniec, Witanowice, Inwał, Bachowice
Ochotnicze Straże Pożarne spoza krajowego systemu z terenu gminy Ponikiew, Stanisław Górny, Gorzeń Dolny, Kaczyna, a także pojazdy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak również pojazdy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Andrychowie. Pozostałym służbom, które brały udział również Policji, Pogotowiu Energetycznego, Pogotowiu Gazowemu, Straży Miejskiej, Burmistrzowi Wadowic, pracownikom Wydziału Zarządzania Kryzysowego Gminy, a także Powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję za wzorową współpracę Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Burmistrz Bartosz Kaliński złożył osobiście na ręce każdego z druhów podziękowania.